Błażej, nie mogłeś sobie wymarzyć lepszego debiutu w nowej drużynie. Trzecia minuta i już bramka. No tak, w trzeciej minucie udało się strzelić bramkę, ale tak jak mówię, to dzięki drużynie strzeliłem tą bramkę, bo fajnie Mateusz Wiadłowski rzucił to i ja tam się znalazłem i się udało strzelić. Chwilę później mogłeś skompletować dublet, też fantastyczna okazja i podanie od Mateusza Wyjadłowskiego. Czego tam zabrakło, że ta piłka ostatecznie nie wpadła do bramki? Wydaje mi się, że źle nakryłem tą piłkę i troszkę mi podskoczyła ta piłka i się nie udało jej skierować do bramki. Mecz z Legionowią wcale nie mógł być tak łatwy jak te 21 minut i 3 bramki. Legionowia przyjechała tutaj walcząc o utrzymanie i w drugiej połowie pokazała, że chce wywieźć stąd punkty. Tak, jak wszyscy wiemy, najciężej się gra z drużynami gdzieś tam z dołu tabeli. Trener nas przestrzegał przed tym, że na pewno to nie będzie łatwy mecz. Na szczęście przez te pierwsze 30 minut udało nam się strzelić te 3 bramki i już potem w pewnym sensie kontrolowaliśmy mecz, mimo że od 30 minuty zaczęło atakować Legionowia, no ale udało się dowieść to zwycięstwo. Jak czujesz się w nowym zespole? Zaadaptowałeś się pozytywnie? Poznałeś kolegów? Szatnia dobrze cię przyjęła? Tak, szatnia bardzo dobrze mnie przyjęła. Z każdym z chłopaków złapałem od razu fajny kontakt i przede wszystkim dziękuję im za to, bo to tak naprawdę dzięki nim ta bramka padła.